Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteś na kanale Enjoy and Family. Zapraszam was na nowego vloga. Ja jadę do Gemini w Bielsku, takie centrum handlowe, z moim szoferem w przodu. Nie wiem, czy się dobrze ubrałem jak na szofera, ale... I tutaj mam mój monitor czasu, żeby nie za długo spędzać w jednym miejscu, więc wiecie jak jest, no to w ciągłym ruchu. Mam zamiar skoczyć do Sisseya, bo mam do oddania parę ciuszków młodego, zamawiałam i nie fajnie wyglądają, no trochę słaba jakość po prostu, no nie odpowiadają mi, chcę je zwrócić. Jedziemy jeszcze paczkę zawieść i chcę skoczyć do Rossmana, bo skończyły mi się balsamy, na których mi zależy. Muszę kupić Pumex i jakiś krem napięty, bo po prostu potrzebujemy krem napięty. Widzimy się już w Gemini jak wyjdziemy. Ja was zachęcam do zostawienia kciuka w górę na samym początku. Będzie mi bardzo miło. No i oczywiście subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A przed nami jedzie jazda egzaminacyjna, także trzymamy kciuki. Powodzenia! Benzyna za 6 zł! Powodzenia! Jedź dobrze! Jeszcze nie wiesz, co ci czeka, chłopie. Albo kobieto. Nie wiem, kto tam prowadzi. Chłopak. Tak. I chyba zauważył, że go nagrywamy. No. Jeszcze ktoś tam trąbi. O, nie stresujmy chyba chłopaka. No, przerąbany ma tutaj takie skrzyżowanie. Takie, no, trochę tutaj ciężko, ten, no, nie wiadomo, czy stać, czy jechać. Teraz no nie jechać, nie? Ale no. Jezus, jazda jak zamiast. Jeszcze mu prosto w oczy świeci. Tak, pod słońce. Kurde, no. Słaby. Trzymamy kciuki, żeby ruszył. No, żeby... No. Ty, bo się cofie. Ruszył! To dobry znak. Pamiętacie, jak wyzdawaliście prawo jazdy? Dajcie znać, za którym razem zdaliście. Ja się przyznaję, zdałam za drugim razem. Za ty, Krzyś? Za drugim razem, bo nie miałem zapiętych pasów. Aha, a ja nie popatrzyłam za siebie, o, jak zdawałam na placu, tylko jechałam na lusterka. No ale nie będę się tłumaczyć, no za drugim razem zdałam. Także dajcie znać, za którym wy i jakie wam emocje towarzyszyły. Bo ja za punkt honoru wzięłam sobie, że za drugim razem, za pierwszym razem jak nie zdałam, że rozśmieszę tego egzaminatorem. I wtedy, że będzie dobrze po prostu. I jak się roześmiał, bo coś tam mu pogadałam, powiedziałam, no to już wiedziałam, że będzie dobrze, bo tak sobie założyłam. Dobra, mój tester czasu już się obudził. Za długo staliśmy na tym skrzyżowaniu za tą Elką. Życzę im powiedzenia, żeby udało nam się po prostu to zwrócić szybko i skoczyć do tego Rossmana. Bo ja już nie mówię o zakupach, bo na to nie liczę, to by był zbytek łaski. Prawda, Miki? No. No, to widzimy się już w środku. No, to były najszybsze zakupy, znaczy najszybszy wypad do Gemini, jaki ja w życiu zaliczyłam. Teraz jedziemy z paczką, ale tak żeśmy po prostu się zamyślili, że przejechaliśmy i to chyba 2 km zjazd tam, gdzie mamy wysłać paczkę. Kupiłam długopisy z Friendsów. Mam cały zestaw. No i udało mi się kupić te wszystkie rzeczy z Mom & Hu. To w domu przyjadę, to wam powiem, pokażę, bo ja dostałam je w paczce PR-owej i teraz dokupowałam je osobno. One są dostępne w Rossmanie i jak ktoś, wiecie, jest w ciąży i ma tą kartę klubu Rossman z klubem Rosnę, to macie na to wszystko rabat. Ciekawe, czy pan zdał prawo jazdy. Jak nas pan ogląda... Trzymaliśmy kciuki wszyscy. To trzymaliśmy kciuki, łącznie z tymi najmniejszymi kciukami tutaj. Może dać znać, czy zdał. No. Wrócę do tego, jaka świetna czapka z Pepko, nie? Znaczy, jak świetnie czapkę mama ubiera, może bardziej. Tu jest ucho, no, coś nam nie pykło, Miki. Coś nam, Miki, nie pykło. Kryzys zażegnany. Mój głodny syn. Mój biedny, głodny syn. Ojej.
chcę tylko dodać, że jedliśmy zaraz jak wyjeżdżaliśmy z domu, czyli no nie wiem, pół godziny, 40 minut, ale Mikołaj wsiada tylko do samochodu, to jest głodomorra pierwszej klasy, nie? Trochę inaczej sobie planowałam te zakupy, bo na początku chciałam Krzysiowi powiedzieć, że ja bym sobie pojechała, a oni by zostali sami w domu. Sobie skoczę na ciuchy, coś tam, no ale niestety mój mąż powiedział, że jedziemy wszyscy razem, rodzinnie, będziemy super, będzie, bo ostatnio go zostawiłam z Mikim, jak poszłam do kosmetyczki. Strasznie długo to trwało, bo 2 godziny mnie nie było i wróciłam, znalazłam wykończonego męża. Cześć kochanie! Uważaj! Dobra, porozkładałam się, także idziemy do łazienki to po prostu schować. Jakiś czas temu dostałam te kosmetyki w paczce PR-owej. I stwierdziłam, że przetestujemy, zobaczymy, one są generalnie dla mamy w ciąży, ale po ciąży też się super sprawdzają i pokażę wam, co tutaj jest, jak to wygląda i co z czym się je. Także zapraszam do łazienki, trochę będzie echo, no ale jak to w łazience. Dobra, ja sobie to porozkładam. Pierwsze co, to od razu będziecie pewnie pytać, to jest balsam do demakijażu i on fajnie zmywa cały makijaż. Ja zawsze zmywam makijaż pod prysznicem, więc tutaj sobie go też dołożę. Z racji, że wczoraj zużyłam końcówkę, to wolę to mieć, bo wiecie, gdy namuknę, to łatwiej mi się zmywa cały makijaż, niż jak muszę to robić przed lustrem, przed tarciem, denerwuje mnie. Druga rzecz to żel pod prysznic i zaraz do niego dojdziemy i wam powiem co i jak. Trzecia rzecz, którą kupiłam, tak jak widzieliście, to lifting biustu, bo to mi się skończyło w tej paczce PR-owej. Tutaj jeszcze mi zostały pozostałe kosmetyki, które miałam z tej serii, ale zacznijmy od mycia się, ponieważ to są całe taki zestaw kosmetyków dla mamy, przede wszystkim kosmetyków naturalnych. Mama musi zwracać na to uwagę dość mocno, bo te kosmetyki jakby nie było wchłaniają się w skórę, ale potem, gdy już jesteśmy po ciąży, karmimy piersią, to nabiera całkowicie nowego znaczenia. Jednak naturalność tych kosmetyków jest bardzo ważna, bo nasze dziecko po prostu no bierze cyta do buzi, no nie? Więc jeżeli używamy jakichś sztucznych, nie wiem, chociażby nawilżaczy, czy tam stretchingu takiego, wiecie, bo te kosmetyki właśnie to robią, no to może być problem, dziecko to jakby nie było po części też połyka, a to jest bezpieczne. Czemu kupiłam drugi raz ten żel do mycia? Ze względu na to, że on jest bardzo nawilżający. On ma konsystencję takiego mleka, jest mega przyjemny, zostawia takie uczucie przyjemnie kojące. O, to jest dobry sposób. I dlatego stwierdziłam, że kupuję go drugi raz, bo to jest jeden bardzo wydajny kosmetyk i jeden z lepszych żeli pod prysznic, jakie miałam, a z racji, że Mikołaj no, jest bardzo blisko i uwielbia na przykład ssać mi rękę, jak go noszę na brzuchu, no po prostu uwielbia to. Także takie naturalne kosmetyki w przypadku mycia się, super sprawa. I druga rzecz, jaką tutaj mamy, to pianka do higieny intymnej. Ja zazwyczaj używałam takiego żelu do higieny intymnej, każdy inny, każda zmiana mnie uczulała. No ale stwierdziłam, że skoro dostałam w tej paczce, no to muszę to sprawdzić, bo pewnie będziecie o to pytać, a ja nie powiem wam nic, dopóki nie będę tego używała dość długo i używam no, 1,5 miesiąca. On też jest bardzo wydajny, bo tu jeszcze go trochę jest. On jest w postaci takiej pianki, zobaczcie. Bardzo dobrze myje, bardzo łatwo się spłukuje i bardzo dobrze koi, co jest bardzo ważne. Bardzo dużo słowa bardzo w tym zdaniu było. Co jest mega ważne w przypadku, gdy no, jesteśmy czy po cesarskim cięciu, czy po porodzie naturalnym. Jednak musimy uważać na to, czego używamy, bo tam wszystko jest, wiecie, wraca do swojego stanu poprzedniego i ważne jest, aby zwracać na to uwagę i też otrzymywać takie czucie łagodzenia, podrażnień, bo on to cudo ma to w sobie właśnie i mnie nie uczula, a ja z tym miałam okropny problem, więc fajnie i dodatkowo super sprawdzi się w walizce do szpitala, ponieważ ja miałam ten swój żel, który dotychczasowo zawsze używałam, do którego wracałam, natomiast to się zdecydowanie łatwiej spłukuje, gdy jesteśmy obolałe i taka alternatywa jest bardzo fajnym rozwiązaniem, także tutaj możecie sobie spróbować, warto, naprawdę warto. I teraz przejdziemy do tych kosmetyków, które pomagają nam w tym rozciąganiu się skóry, a potem w ściąganiu się skóry, a potem w pracowaniu tej skóry przód, tył, jak na przykład w przypadku piersi, gdzie one co chwila albo są trochę większe, albo są mniejsze i ta skóra cały czas pracuje i te kosmetyki nam jakby pomagają
utrzyma tą skórę w dobrej kondycji. Także otworzymy sobie szufladę i już wam powiem, co tutaj mam. Pierwsza rzecz, którą pokażę, to jest intensywnie nawilżający i natłuszczający taki mus. O. Ja tutaj nie zużyłam go jakoś specjalnie dużo, bo on jest szczególnie ważny, gdy ten brzuszek nam rośnie, żeby smarować cały brzuch, żeby uniknąć rozstępów po prostu. Ja generalnie zdecydowanie więcej używałam tego produktu i to jest takie serum zapobiegające powstawaniu rozstępów i redukujące już powstałe. I ja je się nakłada w miejscach szczególnie narażonych na rozstępy, więc taki zestaw fajnie się sprawdzi w przypadku, gdy nam brzuszek rośnie i wiecie, tutaj nakładamy to tylko, bo to jest takie dość małe opakowanie, no ale to jest bardzo mocno jakby skondensowane w środku, wiecie, to jest serum, nie krem, tylko po prostu serum, więc super. I ja też w tych miejscach tych rozstępów trochę się mimo wszystko nabawiłam, przypuszczam, że mogłoby być ich zdecydowanie więcej, gdyby nie to, co używałam. Wciąż używałam coś innego, ponieważ marka jest nowa i dopiero teraz ją, wiecie, jakby zaczęłam testować, jak ja byłam wciąż, to jeszcze tego wszystkiego nie było. Ale kosmetyk, który dokupowałam, to jest serum do biustu. I ono jest świetne dla też mam karmiących, gdy te piersi większe są, mniejsze są, co chwila się zmieniają, po prostu jeden większy, drugi mniejszy, wiecie jak to jest. I żeby tej skórze ułatwić pracę, tym wszystkim sobie poradziła, żeby nie zwiotczała, żeby była dalej jędrna, a przede wszystkim bezpieczny cyc był dalej dla dziecka, to serum się bardzo dobrze sprawdza i ja jego no, używam bardzo dużo, ze względu na to, że ta skóra w tym momencie pracuje mi najbardziej i warto się w to zaopatrzyć. Sprawdźcie u siebie, jak się u was będzie sprawdzać. U mnie jak przestaję tego używać jakby i te piersi znowu zaczynają szaleć, no to czuję ten brak jędrności, więc fajnie jest, jeżeli używamy tego regularnie. Mamy to, dlatego stwierdziłam, że jadę od razu dokupuję, bo już widziałam, że no ta skóra nie jest taka elastyczna, jakbym chciała, a mimo wszystko po całej tej ciąży chciałabym odzyskać jak najwięcej tej elastyczności, która była przed. No nie chciałabym, żeby to ciało się aż tak zmieniło, wiecie. Każda kobieta, ja wiem, że dziecko, że poświęcenie, że to są takie blizny, rany wojenne, jak to mówią niektóre z was. Natomiast mimo wszystko po jakimś czasie każda z nas na to trochę będzie narzekała i każda chce z nas wrócić do siebie, żeby też być sobą. Oprócz tego, że jesteśmy mamą, jesteśmy kobietami, chcemy same ze sobą czuć się dobrze, więc warto zapobiegać, lepiej zapobiegać niż leczyć. Co jest ważne w przypadku tych kosmetyków? Pokażę wam z bliska, żebyście zobaczyli. Mają 97 składników pochodzenia naturalnego. Tutaj to serum do brzuszka. Mamy 98% składników pochodzenia naturalnego. Tutaj kolejny to jest to serum na rozstępy. 97% składników pochodzenia naturalnego. I tak samo jest w przypadku tych produktów do kąpieli. Mamy tutaj nawet na opakowaniu napisane, jak to wygląda. Tu i tu. Tych kosmetyków w ciąży zużywa się bardzo dużo, więc warto sobie przetestować, sprawdzić. Może akurat u was będą idealnym rozwiązaniem, lepszy niż to dotychczasowo stosowane. A może dopiero zastanawiacie się nad tym, co kupić. One są dostępne w Rossmanie, zresztą tak jak widzieliście, tak zaczęliśmy całego tego vloga. Jeszcze, wrócę do jednej rzeczy, bo to jest takie dość istotne. Ono ma tutaj zastępnik śluzu ślimaka, to serum na rozstępy. W postaci wyciągu z żeńszenia czerwonego, dobrze pamiętam, i ono stymuluje produkcję kolagenu w skórze, żeby, wiecie, ta skóra była bardziej podatna na te wszystkie zmiany, które nastąpiły. Pokażę wam, jak one wyglądają dokładnie wieczorem, natomiast teraz wracamy do Krzysia i idziemy jeść. Wszyscy są głodni, a Krzyś robi coś dobrego. I znowu żałujcie, że ekran nie przenosi zapachów, a patent wszechczasów. Słuchajcie, nosidło sprawdza się idealnie do uspokajania dziecka. Naprawdę. I nas. I nas. Tak. Bo Mikołaj, bo wiecie, bujaczki, bujaczek, który mamy, buja nim w ten sposób. No nie? A nosidło buja nie w ten sposób. I okazuje się, że Mikołaj woli bujanie w ten sposób. Zdecydowanie. Nie, Miki? Widzicie, jaki spokojny. A jak sobie jeszcze ruszy rączkami, no to się znowu buja w ten sposób. Dobra, przekazuję was Krzysiowi i co? I czekam na obiad. Robię spaghetti. Dzisiaj mieliśmy ochotę na spaghetti, więc będzie spaghetti. Tutaj już mamy sosik zrobiony, tylko u nas jest taki, wyszedł suchy, ale czemu suchy? To dodaj tego. Nie, dobry jest. Lubię mokry.
No i po co powiedzieć słowo suchy? Ja tu mówię o nawilżaniu, a ty suche? Spaghetti! No i gdzie to nawilżanie pójdzie? Wyrównuję twoją suchość. Mokrość. Mokrość. Będziemy jeść! No. Tak? Jak ktoś jeszcze nie obczaił, to jest idealna miarka do tego, żeby zrobić porcję dla jednego. W ogóle Miki ma nowego skilla. Zajarzył i obraca się za nami wzrokiem. Wiecie, dopiero od kilku dni zaczęliśmy to widzieć, a teraz robi to już po mistrzowsku, bo po prostu jak Krzyś mu machnie, to obraca głowę do Krzysia, jak ja mu machnę, to obraca do mnie. Także to już jest takie super, jak zaczyna być taki kontakt, nie Miki? Śmiechniesz do mamy? Taki jestem trochę uśmiechnięty, a trochę zasliniony, a trochę zasliniony. Uśmiech w budzie. Tak. Takie kochane. O nie, mama się uśmiecha też. Kebab, Miki, kebab. 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 Nie wiem dlaczego, ale akurat na kebab zawsze jest taki uśmiech. Kebab. Tak? Jak będziesz duży, to pójdziemy na kebab? Pójdziemy? Pójdziemy. Taki zalotny uśmiech. Mam taki zalotny. On syn jest przystojny, bo tatusiu. To my wam życzymy smacznego.